Dzień dobry Państwu. Dzisiaj krótko, bo tak dużo się dzieje, że nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. W Ameryce, w Chinach, tutaj prezydenta próbują wymienić w Ameryce, tam totalitaryzm szaleje w Chinach, ale niezależny totalitaryzm od tego naszego zachodniego, każdy chce na swoją rękę. Nie będzie już jednego ośrodka totalitarnego, globalistycznego. Tam wojna, u nas próby zaprowadzenia konfiskaty bez wyroku sądowego wedle widzimisię ministra Kamińskiego i wicepremiera Kaczyńskiego. W piątek się nie udało, między innymi troje posłów PiS-u zagłosowało przeciwko. Teraz Kaczyński, doktor nauk prawnych Kaczyński próbuje, odrzucił już projekt nowelizacji konstytucji, w której taką konfiskatę bez wyroku na mocy decyzji, arbitralnej decyzji ministra, konfiskatę wobec każdego, na przykład wobec polskiej spółki, nieprywatnego obywatela polskiego, to jest on, prywatny obywatel jest wyłączony, prywatny obywatel innego państwa, polska spółka, dowolny podmiot, w zasadzie może nawet też dowolnym podmiotem jest prywatny obywatel polski. W każdym razie konfiskata bez wyroku sądowego, na podstawie domniemania, że ten majątek może posłużyć do wspierania agresji na inne państwo. Tego jeszcze nie było. Zbliżamy się do standardów rewolucji francuskiej, do których kiedyś muszę wrócić, rewolucji bolszewickiej, a nawet nie do Hitlera, bo jednak, jak słusznie Korwin-Mikke zauważa, Hitler był bardziej cywilizowany od tych wszystkich bolszewików. Ale ja nie o tym. Oczywiście ja chciałbym dzisiaj nie mądrzyć się, tylko krótko Państwa zapytać, jakie nasze foliarskie obawy czy przewidywania spełniły się i tak konkretnie, cośmy zapowiadali, czegośmy bali się i co się zrealizowało w ciągu tych ostatnich lat. Ja tylko za siebie na początek, bo trzeba coś rzucić na początek, powiem, że w roku 94, 5, 5, 5, nie, to był tak, 95 rok, chyba na początku, udzielałem wywiadu telewizji Polsat, tłumacząc, jakie są wątpliwości wokół teorii dotyczących wirusa HIV i rzekomej czy nierzekomej choroby AIDS. Polsat to przyszli do mnie po prostu, przeczytali mój tekst w jakiejś gazecie, która już nie istnieje, przyjechali do mnie do redakcji i ten temat zgłębiali ze mną, bardzo uczciwie potem to puścili, bez żadnych cięć. Takie rzeczy są możliwe. Tutaj chwała Solorzowi, chociaż jednocześnie ma na koncie ciekawe rzeczy, no i sporo, dobra, to inny temat, sporo czego ma na koncie. A tamta gazeta to było Słowo Powszechne, paksowskie, czy wtedy już Civitas Christiana, które później, niedługo później, przejmowałem razem z Arturem Zawiszą dla księdza Rydzyka, bo miał to być dziennik księdza Rydzyka. Potem w końcu nie przejął Słowa Powszechnego, tylko założył własną gazetę, której byłem wicenaczelnym na początku, ale musiałem stamtąd odejść do, uwaga, Gazety Bankowej. To bardzo śmieszna historia. Dobra, nieważne. Dość dygresji. To tylko tak, taki wypełniacz czasu, a więc jeszcze raz. My, foliarze, świadomi, czym jest syndrom hawański, kto jest nieświadomy, niech sobie syndrom hawański wrzuci do wyszukiwarki dowolnej. A więc my świadomi, że syndrom hawański istnieje i że trzeba się chronić przed promieniowaniem. Mieliśmy też świadomość innych rzeczy. Co to było? Proszę o dużo, dużo informacji chronologicznie w komentarzach, gdzieśmy się nie pomylili. Ja się z Państwem żegnam na dzisiaj, a do poważnych, może nie, równie poważnych i aktualnych spraw pozwolę sobie
wrócić w tak zwanym tygodniu, we Wielkim Tygodniu, w najbliższych dniach. Dziękuję bardzo.